Tematem naszego wykładu jest postać marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Ja niegdyś napisałem doktoratu armii marszałka Śmigłego, a ostatnio wraz ze Sławomirem Koprem napisaliśmy biografię. Marszałek śmigły warto zwrócić uwagę na właściwą kolejność zapisywania jego nazwiska, dlatego że w języku polskim Przedrostek honorowy zawsze jest przed nazwiskiem. Tak jak na przykład Krzysztof Piorun Radziwił, Stanisław Cat Mackiewicz, Tadeusz Bór-Komorowski, A bardzo często marszałkowi Edwardowi Śmigłemu Rydzowi, jego nazwisko podaje się w odmienny sposób. Najpierw nazwisko Rodowe Ryc, a potem zaszczytny przydomek śmigły. Jest to związane z niechętnym stosunkiem propagandy do tej postaci. Marszałek Edward Śmigły Ryc, bowiem jest osobą, która jak chyba żadna w polskiej historii nie jest. Znienawidzona przez bardzo wielu. Marszałek Śmigły Rydz jest znienawidzony przez bolszewików, którzy, kto, no to jego zasługą było, w dużej mierze jego zasługą było odparcie najazdu rosyjskiego w 1920 roku. Nie lubią go więc komuniści, którzy rządzili Polską od 1944 do 89 roku i w pewien sposób wykreowali naszą sympatię do bardzo wielu bohaterów i brak sympatii niestety do śmigłego rydza. Jest także nielubiany przez środowisko narodowej demokracji dlatego, że był najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Jest też nielubiany przez. Środowiska tak zwane emigracyjne, czyli związane z generałem Sikorskim. Ponieważ w 1939 roku generał Sikorski przejął władzę na tej podstawie, na podstawie oskarżeń o to, że jego poprzednicy, czyli właśnie śmigły ryc, źle wywiązywali się z obowiązków. Nie tak do końca było. No ale i żeby to usprawiedliwić... Zostało stworzonych dużo kłamstw na temat, na temat Śmigłego. Wreszcie jest też e, nielubiany przez tę część Piłsudczyków, teoretycznie swoich zwolenników, którzy uważali, że... E, i kto inny mógłby być następcą e, pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Można byłoby porównać Edwarda Śmigłego Rydza, do księcia Pepi, do Józefa Poniatowskiego. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli będziemy os, os, pos, poszukiwać najlepszych wodzów w polskiej historii, to zawsze gdzieś tam pojawi się nazwisko Józefa Poniatowskiego. Józef Poniatowski rzeczywiście brał udział w wielu wojnach, toczył wiele bitew. Część z nich wygrał, część z nich przegrał. Swoją e, najważniejszą bitwę, decydującą bitwę e, pod Lipskiem w 1813 roku, przegrał i zginął. E, księstwo Warszawskie przestało istnieć. To była potężna porażka. No, a historia Edwarda Śmigłego Rydza jest e, bardzo podobna. On też toczył wiele wojen, brał udział w wielu bitwach. W przeciwieństwie do Poniatowskiego wszystkie swoje bitwy wygrał i tylko przegrał tę jedną ostateczną we wrześniu 1939 roku. W przeciwieństwie do Poniatowskiego przeżył i chciał toczyć kolejną, ale niestety zmarł w 1941 roku. No i teraz można się zastanawiać, dlaczego historia tak dobrze obeszła się z Józefem Poniatowskim. Dlaczego Polacy zachowują go we wdzięcznej pamięci, a Edwarda Śmigłego Rydza. Nie, nie jest osobą lubianą. No właśnie z tego powodu, że jego przeciwnicy. Bardzo wiele mówią na kłamstw na jego temat. Częścią tych kłamstw, mitów i czarnej legendy się zajmiemy. No ale od początku. Edward Rydz urodził się w 1886 roku w małym miasteczku Brzeżany. To mniej więcej po środku, jeżeli mm, narysujemy trójkąt pomiędzy Lwowem, Stanisławowem i Tarnopolem, to Brzeżany znajdują się po środku tego trójkąta. To nie jest dziś imponujące miasteczko. W 1886 roku też nie było, ale było to miasto, które miało całkiem dobry gimnazjum, czyli ówczesne liceum. Młody Edward jego bardzo wcześnie osierocili rodzicom. Pochodził z bardzo biednej rodziny. Ojcie, ojcem, był, ojcem był wachmistrz żandarmerii austriackiej, matka była biedną dziewczyną. Gdzie jest grób ojca? Nie wiadomo. Najprawdopodobniej gdzieś w Lwowie grób matki znajduje się w Brzeżanach. Pomimo tego, że został osierocony, zaopiekowała się nim rodzica, rodzina Uranowiczów i dołożyli wszelkich starań, żeby wykształcić młodego Edwarda, był młodym, zdolnym uczniem, który poszedł do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, skończył ją, był wykształconym, był wykształconym artystą plastykiem, malarzem. A przy okazji studiów, a właściwie jeszcze w czasach gimnazjalnych, zainteresował się ruchem niepodległościowym. I gdy w czasie studiów poszedł do austriackiego wojska, gdzie został no w gruncie rzeczy oficerem rezerwy, swoją wiedzę przekazywał młodszym kolegom z organizacji strzelec, z organizacji Józefa Piłsudskiego. Na początku I wojny światowej trafił, został zmobilizowany do wojska austriackiego, ale został wyreklamowany i wrócił do, wrócił do wojsk piłsudskiego, z które właśnie tworzyły legiony polskie, i został dowódcą batalionu. Potem awansował stopniowo był dowódcą pułku i dowodził także i dowodził także Brygadą, tą pierwszą Brygadą, właściwie częścią pierwszą Brygadą Legionów Józefa Piłsudskiego, i był dowódcą bardzo dobrym. No niestety historia Legionów skończyła się wraz z kryzysem przysięgowym w lipcu 1917 roku, i wówczas Niemcy aresztowali, a właściwie internowali niemal wszystkich bliższych i dalszych współpracowników Józefa Piłsudskiego. I tu się zaczyna właściwa historia Edwarda Rydza, który wówczas używał pseudonimu śmigły, ponieważ jego nie aresztowano. On był. Poddanym cesarza austriackiego. On był pułkownikiem armii austriackiej. Były więc problemy administracyjne. Poza wszystkim innym, szczęśliwie w czasie kryzysu przysięgowego był ciężko chory i był na kuracji, a potem się ukrywał. Edward. Śmigły Rydz po kryzysie przysięgowym latem 1917 roku został praktycznie jedynym bliższym wolne, jedynym bliższym współpracownikiem Zewa Piłsudskiego, który zachował wolność i był również najstarszym przedstawicielem całego środowiska legionowego i do niego się, zwracali się ludzie o pomoc. I on tej pomocy im udzielał. Józef Piłsudski wcześniej zorganizował taką organizację, która się nazywa Polska Organizacja Wojskowa. To za, czasów, to za czasów Józefa Piłsudskiego, przed kryzysem przysięgowym, funkcjonowało dość dobrze jako organizacja paramilitarna. Edward Rydz, czyli pułkownik śmigły, na podstawie tej organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej zorganizował Polskie Państwo Podziemne. Została sama nazwa, Polska Organizacja Wojskowa, ale struktura była zupełnie inna, ponieważ przebudował ją na organizację konspiracyjną, zwiększył kilkukrotnie jej liczebność i to właśnie. Ta polska organizacja wojskowa, ale w wersji organizacji konspiracyjnej, miała decydujące znaczenie dla wydarzeń, które dały Polsce niepodległość 11 listopada 1918 roku. W listopadzie 1918 roku Józef Piłsudski przebywał, był internowany w twierdzy w Magdeburgu. Edward Śmigłyryc był urlopowanym pułkownikiem. Rodziły się, rodziło się powoli państwo polskie. No, już od kilku lat istniało tak zwane Królestwo Polskie. W jakiś sposób podporządkowany, podporządkowany Niemcom, królestwo, czyli monarchia, no i taki system feudalny miał tam panować, prawda? Szukano, szukano, szukano króla dla królestwa polskiego, natomiast Śmigły miał zupełnie inny pomysł, no tak jak środowisko Piłsudczyków chciało, żeby nowoczesne państwo polskie było nowoczesną republiką, a nie przebrzmiałą monarchią. E na początku listopada 1918 roku, gdy w Warszawie jeszcze są Niemcy, gdy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego musi się jeszcze Niemców słuchać, a Józef Piłsudski siedzi w twierdzy w Magneburgu. Edward Rydz. Jest, został skierowany do Lublina, żeby objąć tam dowództwo nad batalionem, no właśnie, tak zwanej Polskiej Siły Zbrojnej, czyli Wojska Królestwa Polskiego. Objął dowództwo nad, nad tym batalionem, i żołnierze byli mu wierni, nie Radzie Regencyjnej, tylko jemu, bo to on był ich dowódcą w czasie Wielkiej Wojny i on był lubianym dowódcą. Postanowił, opierając się na żołnierzach tego batalionu i na wcześniejszych planach oraz na potencjale polskiej organizacji wojskowej, utworzyć rząd, rząd republikański. Był umówiony z politykami, m.in. z Wincentem Witosem i z Ignacym Daszyńskim, że oni, gdy już opanuje Lublin, oni do tego Lublina przyjadą. Nie chcieli, bo się bali. W związku z tym Edward Ryz z Lublina wysłał po nich do Krakowa samochód. Kierowca kazał im wsiadać do tego samochodu, przywieźć ich do Lublina i tam stanęli przed śmigłem, który powiedział: Panowie, tworzymy rząd. I w ten sposób powstał rząd tymczasowy, rząd Polskiej Republiki Ludowej, rząd tak zwany lubelski. Po kilku dniach do Warszawy z Magdeburga przyjechał Józef Piłsudski. On właściwie nie przyjechał do Warszawy, tylko on przez Warszawę chciał jechać do Lublina, bo tam byli jego koledzy, tam był jego rząd. No ale rozmowy Józefa Piłsudskiego z Radą Regencyjną doprowadziły do porozumienia politycznego wśród Polaków, a przy okazji, wykorzystując potencjał polskiej organizacji wojskowej, przeprowadzono rozbrajanie Niemców w Warszawie. No, 1 listopada, na polecenie śmigłego, przeprowadzono. Takie same rozbrajanie Austriaków w dawnym założu austriackim. To swoją drogą jest interesujące. Dlaczego 1 listopada? Dlatego, że Polacy się nauczyli, że powstania narodowa, to było powstanie, muszą mieć ręce i nogi to nie może być romantyczny zryw. Inni ogłaszali niepodległość, na przykład Czesi i Słowacy w końcu października. Natomiast Polacy postanowili poczekać, aż. 1 listopada spłyną pieniądze dla urzędników, nauczycieli, lekarzy i wszystkich pracowników państwowych. Dopiero jak spłynęły, jak były środki finansowe na zapewnienie bytu Polakom, wówczas rozbali Austriaków i w ten sposób zrezygnowaliśmy z bycia częścią państwa austriackiego. Ale wracając do 11 listopada 1918 roku do Warszawy, Piłsudski wezwał, Piłsudski wezwał do Warszawy członków rządu. I spotkał się z nimi i przekazał im no, wiadomości, mniej więcej takie, że co prawda. W naszych planach było stworzenie Polski Ludowej, socjalistycznej, republikańskiej i stworzyliście, zorganizowaliście rząd w Lublinie, ale ja tutaj porozumiałem się z Radą Regencyjną, nie musimy tworzyć rządu przeciwko jakimś środowiskom w Polsce politycznym. Możemy stworzyć rząd wspólny. W związku z tym proszę, żebyście zrezygnowali z, ze swoich stanowisk. Politycy nie chcieli się, nie chcieli się zgodzić. Byli przecież, Ignacy Daszyński był premierem. Wówczas padły te słynne słowa Józefa Piłsudskiego wam kuryszczać, prowadzać, a nie politykę robić. Były to słowa skierowane do Śmigłego, ponieważ on powiedział do polityków, do członków swojego rządu, gdzie był tylko wic wicemin wiceministrem obrony spraw wojskowych. Powiedział, panowie, ja was Rządem stworzyłem, a teraz już rządem nie będziecie, bo ja cofam swoje poparcie. Ignacy Daszyński złożył dymisję. Premierem został Jędrzej Moraczewski w ten sposób narodziła się, narodziła się niepodległa Polska. No i Często bardzo rola Edwarda Śmigłego Rydza jest zapominana. Później nastąpiła wojskowa część kariery generała został generałem po kilku tygodniach właściwie został generałem mianowany generałem został przez rząd rząd Ignacego Daszyńskiego ale Piłsudski tego awansu nie uznał Śmigły nawet nie dyskutował Śmigły o czym warto pamiętać był bardzo skromnym człowiekiem Awans dostał po kilku tygodniach, został skierowany do organizowania Wojska Polskiego na terenie Lubelszczyzny, tak żeby bronić się przed ewentualnym atakiem Ukraińców. Zorganizował wojsko, które potem, ta formacja nazywała się pierwszą Dywizją Piechoty Legionów i było to najlepsza, najlepsza dywizja, Wojny Polsko-Rosyjskiej 1919-1920 i najprawdopodobniej była to najlepsza dywizja, najbardziej bojowa, najlepiej wyposażona, najlepiej wyszkolona dywizja w całym ówczesnym świecie. Edward Rydz, generał Śmigły na czele tej dywizji zneutralizował niebezpieczeństwo wczesną wiosną. Na przełomie zimy i wiosny 1919 roku zneutralizował niebezpieczeństwo najazdu ukraińskiego, pobił wojska ukraińskie które na Wołyniu, odrzucił je daleko od Bugu, wyzwolił wielu Polaków mieszkających na Wołyniu, a następnie w kwietniu dostał rozkaz, żeby uczestniczyć w wyzwoleniu Wilna. To właśnie jego. Pierwsza dywizja piechoty legionów jako pierwsza wkroczyła do Wilna, i potem na czele tej dywizji bronił się przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Rosjanie, Armia Czerwona chciała odzyskać Wilna, atakowała z trzech stron. Każde z ugrupowań rosyjskich było równie silne co wojska śmigłego, jednak no, w takiej, takiej pięknej, manewrowej, błyskawicznej kampanii śmigłemu udało się e, obronić, pobić po kolei każdą z grup Armii Czerwonej i Wilno zostało, i Wilno zostało e, Polskie. Później koniec roku 1919 śmigły został przez wyznaczony na dowódcę wojsk, które Łotyszom miały pomóc w odzyskaniu Dyneburga. Dyneburg to jest takie miasto nad, nad rzeką Dźwiną tuż przy ówczesnej polskiej granicy. Tam się dziejeła Armia Czerwona, Rosjanie. Łotysze starali się to łotewskie miasto odzyskać. Nie mieli niestety wystarczających sił, nawiązali współpracę z Polakami, no i na czele wojsk polskich, które zdobyły twierdzę Dyneburg, stał generał śmigły. Dowodził, tutaj warto sobie uświadomić to, że była to nowoczesna operacja z zastosowaniem nie tylko ciężkiej artylerii i wojsk saperskich, ale także z masowym zastosowaniem broni pancernej brało udział w akcji kilkadziesiąt, kilkadziesiąt czołgów. Kolejnym przydziałem było, była trzecia armia, która wiosną w kwietniu 20 roku szykowała się do uderzenia na Ukrainie, czyli z północy Polski śmigły. I jego pierwsza dywizja piechoty Legionów e, ruszyła na południe e, i e, brała zaszczytny udział w wyzwoleniu Kijowa. Kijów został wyzwolony w dość łatwy sposób. W początkach maja 1920 roku śmigły dostał rozkaz bronienia się w Kijowie i wówczas e, Pojawiła się armia konna Budionnego, sowiecki, bolszewicki, bolszewicka armia uderzeniowa. Po 10 dniach bezowocnych prób przebicia się przez polskie szyki udało się to jej, i wówczas broniący się w Kijowie śmigły został bardzo poważnie zagrożony. W gruncie rzeczy uderzały na niego trzy armie 12, 14 i właśnie armia konna i powinien się wycofywać, ale dowódca może się wycofać, może zarządzić odwrót tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę jego przełożony, czyli wódz naczelny Józef Piłsudski niestety. Piłsudski był w tym czasie zajęty kryzysem rządowym i rozkazy w jego imieniu wydawali inni śmigły. Nie mógł ich posłuchać, ale się przygotowywał do odwrotu i wreszcie ten odwrót zaczął. I zaczął go w sposób Taki, który pokazuje kaliber tego człowieka. Kijów w latach I wojny światowej, potem wojny domowej w Rosji, był zmieniał, do niego wkraczało 10 armii, i 10 armii z niego e, uciekało. Kijów jest położony nad Dnieprem, nad bardzo szeroką rzeką, przez którą były przerzucone trzy mosty. Żadna z tych poprzednich armii, które w Kij z Kijowa uchodziły, nie zdecydowała się na wysadzenie żadnego z tych mostów, ponieważ liczyła na to, że jeszcze wróci do Kijowa. Gdy jednak śmigły zadecydował się. Zdecydował się, żeby odwrót przeprowadzić, to już podchodził do sprawy bardzo poważnie i te trzy mosty wysadził tak dokumentnie, że zostały odbudowane dopiero po 10 latach. Armia polska wyszła z. Kijowa, udało jej się przebić, wybić, wyjść z okrążenia trzech armii bolszewickich, no ale, znowuż, bitwa, w której pierwsza dywizja legionów tego dokonała bitwa pod Borodzianką została w Polsce skazana na zapomnienie. I następnie Śmigły dowodził swoją armią, swoją dywizją, a został awansowany na dowódcę armii, został doawansowany na dowódcę całego frontu południowego i skutecznie spowalniał marsz Budionnego i towarzyszących Budionnemu armii w stronę Lwowa. W początkach sierpnia w bitwie pod Brodami już zdołał w gruncie rzeczy otoczyć Armię Konną Budionnego, ale wówczas przyszły wiadomości, że wojska generała Sikorskiego oddały brześć i sytuacja na froncie warszawskim jest kryzysowa. W związku z tym, śmigły przerwał likwidację Armii Konnej Budionnego, spotkał się z Piłsudskim i właśnie wówczas, w początkach sierpnia, Piłsudski. Tam na południu został stworzo, zostały stworzone podstawy planu bitwy warszawskiej. Piłsudski się zapytał, czy będę miał jakieś siły, żeby uderzyć z południa. A śmigł mu odpowiedział: tak, no, ja oddam większość swoich dywizji. Pierwsza dywizja, dwie dywizje legionowe. Natychmiast jesteśmy gotowi do przerzutu. Pod, nad rzekę Wieprz, żeby uderzyć na skrzydło wojsk Tuchaczewskiego. No i wówczas narodził się ten plan uderzenia na, od południa na wojska Tuchaczewskiego idące na Warszawę. Pierwsza dywizja piechoty Legionów przy okazji manewru odwrotowego rozbiła wojska Grupy Mozyrskiej, które zachodzi, które wchodziły głęboko na południe, udało im się skoncentrować wojskom Śmigłego nad Wieprzem uderzyły, na, uderzyły z południa na armię Tuchaczewskiego i w przeciągu kilku dni przeszły 200 kilometrów spod, spod Lublina, mniej więcej aż po Białystok. No i w ten sposób e, została zakończona Bitwa Warszawska. Potem i Polacy się obronili przed Rosjanami, potem jeszcze Śmigły brał udział i dowodził w gruncie rzeczy bitwą nad Niemnem, która zadecydowała o tym, że Rosjanie zgodzili się podpisać pokój no i bez żadnych wątpliwości to właśnie jemu, Edwardowi Śmigłemu Rydzowi zawdzięczamy te, te zwycięstwo w wojnie 1919-1920 roku i w dużej mierze zawdzięczamy także to, że odzyskaliśmy niepodległość właśnie 11 listopada. Pamiętamy, że 11 listopada Józef Piłsudski wrócił do Warszawy, ale często zapominamy o tym, że mógł wrócić, dlatego że Edward Śmigłyryc dał mu tę, dał mu tę możliwość.